Co przyjął Bóg? Czytamy u Ewagriusza. On natomiast, pozostając tym, kim jest, w swej łasce wraz z narodzinami przyjął na siebie wszystko to, co idzie za narodzinami aż do śmierci. Rzeczy, które nie tylko są sprzeczne z jego własną naturą, lecz o których powiem, że są nawet sprzeczne z naszą własną naturą. Po co? Aby nas uwolnić. To jest ta dobra nowina. Co przyjął Bóg? Przyjął wszystko to, co ludzkie, od narodzin aż do śmierci. Po co? Aby nas uwolnić. I to przekracza i jego, i naszą naturę, bo to jest po prostu cud nad cuda, cud nad cudy. Nie wiem jeszcze, jak to powiedzieć. I tak jak mówiliśmy sobie wcześniej, z miłości nas uwolnił. To wszystko przyjmując. To jest wyraz jego miłości. Wszystko, co ludzkie od narodzin aż do śmierci. To właśnie przyjął Bóg.